prawda, byłem jednym z tych, którzy myśleli, że są uwieczeni w dzieciństwie. Chciałem się powiedzieć o poddaniu się prowadzeniu w kościele, które przyszło mi w ostatnim czasie, kiedy było mi dane chwilę wakacji od pociągu, siedziałem na jeziorze i czytałem tekst Artura o miłości, która uśmierca. Wtedy zapragnąłem, zwróciło się we mnie to pragnienie, aby umierało we mnie wszystko to, co było stare. W ostatnim czasie Duch Święty pokazuje mi, jak nigdy, mój egocentryzm, jak pęknięty brzut, wypływa to wszystko ze mnie. Jest pragnienie, aby umierało to wszystko we mnie i zapragnąłem też być ochrzczony przez zanurzenie. I wtedy pomyślałem sobie, siedząc nad tym jeziorem, gdybym ja wszedł do tej wody i się zanurzył i powiedział formułę chrztu i po prostu ochrzcił się sam. No i oczywiście refleksja była bardzo prosta, jasna. Nie możesz się sam ochrzcić. Musi być ktoś. Musi być ktoś, komu się poddasz. Kto weźmie cię w swoje ręce, poddasz mu się jak niemowlę, zanurzy cię w wodzie. I będziesz miał zaufanie, że on nie przytrzyma cię w tej wodzie za długo, że wyciągnie cię z niej, poddajesz się. Moi drodzy, i taka refleksja mi przyszła, że w życiu chrześcijańskim jest tak samo. Musimy poddać się prowadzeniu. Nie bójmy się poddawać prowadzeniu. Lidera, jeżeli wybraliśmy go, to poddawajmy się. Ja muszę powiedzieć wam z mojego osobistego świadectwa, 16 lat życia zakonnego, 9 lat poświęcenia, 6 lat misji, 5 w pełnym buszu afrykańskim, pełno różnorodkiej formacji katolickiej. Nigdy w życiu nie spotkałem tak dobrego prowadzenia, jak mam teraz. Amen. 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 Amen.